Eee, cześć widzowie. Jezus Maria, znowu odpalony pryzmat. 150, kurde, moment. Nie wiem, miliardowy po prostu, kiedy pryzmaty są, ale bo, przysięgam, że tylko jedna rzecz. Pryzmaty urosły o grosz od wczoraj. To dużo strasznie. I zeszło ich ponad 10 tysięcy na dwudziestkach jedynkach, To też strasznie dużo. I w ogóle rosną jak pokurwiono. Eee, podtrzymuję ogólnie swoją opinię. Z dnia wczorajszego. To tyle o pryzmatach. Naprawdę nic więcej o nich nie będzie w tym filmie. Chyba, że na koniec z pół godzinki pogadamy o pryzmatach. Na, na, na razie to tyle. Ogólnie mam dwa tematy na ten film. Muszę na szybko wybrać jeden z nich. I jeden z nich, żebyście nie byli ciekawi, już rozładuję wasze napięcie. Jeden z nich to jest inwestycja waszych pieniędzy. Która jeden widz mi napisał, ty ja weź zainwestuj w skiny w Riptide. I to, w sumie to, to, spoko jest, nie? To, ten, jakby nie wydaje mi się to być jakieś głupie, to, to także wydaje mi się, że jakiegoś takiego Galila albo jakąś taką nową po prostu kupimy za te wasze pieniądze. No i tak to będzie, nie? Że coś takiego się kupi. Yy, ogólnie sobie jeszcze przeglądam cenki. No i tak to będzie wyglądało. Yy. To jest jeden temat. Drugi temat to jest ten temat z tytułu, teraz, jaki jest. Czyli skrzynia klacz. Klacz. Dokładnie tak. Czyli skrzynia, która jest w pewnym sensie upadła. W pewnym sensie mówię, bo nie jest jakoś zupełnie. Widzicie, co się z nią stało po wyjściu Dreams and Nightmares. No, niestety, nieco przywaliła głową w sufit tak zwany jakiś czas temu. Widzicie, że nawet w pewnym momencie chodziło o bo nieco w większych kwotach, no ale teraz pora do omówienia tej skrzynki. Ogólnie też będę robił chyba tą serię, że omawianie ile co do grosza będzie kosztowała skrzynia. Przy czym będę na początku samym każdego filmu mówił, że to jest bardziej albo mniej prawdopodobne. Gdzieś tam na pryzmatach wydaje mi się, że znam się bardziej niż na przykład na obieraniu marchewek, więc... Mogę z troszeczkę większą dozą pewności powiedzieć niektóre rzeczy. Tak, na naklaczach znam się akurat mniej niż na obieraniu marchewek, pomimo że to właśnie w nie inwestuję. I ogólnie są one bardziej rozwahanymi i wielopunktowymi skrzyniami, niżeli na przykład takie pryzmaty. Dlatego trzeba do nich podchodzić nieco inaczej. Ogólnie, jeżeli chodzi o przedstawienie wykresu tej skrzyni, to jest on dużo ciekawszy, niż wykres skrzyni pryzmat 2. Powiedziałbym nawet, że jest on mm, jest skrajnie różny. I posiada on bardzo wiele punktów, gdzie były niżej, wyżej, niżej, wyżej, niżej, wyżej. E, śmiesznie to w ogóle brzmi, jak się tak dużo mówi. 40, 30, 60 zł, 5 zł, 10 tysięcy, 5 milionów złotych, 2 zł... Y... Nut. Jest to naprawdę skrzynia, która miała ze sobą bardzo własną historię, jeżeli chodzi o kształtowanie jej ceny. I jest ona bardzo regularna w tym wszystkim. Dlatego polecam się nią interesować. Ogólnie, jeżeli chodzi o przekrój cenowy tej skrzyni, jest to skrzynia, która kształtuje się, przynajmniej tak było wcześniej, bo już może to ulec zmianie, ale kształtowała się. Przez popyt, yy, znaczy bardziej ilość pieniędzy, jaka była na rynku Steam. Ogólnie pryzmat yy, jest skrzynią, która jest bardziej tak jakby taka yy, na zasadzie oddziałowująca na rynek Steam i rynek z tym oddziaływuje na nią. Jeżeli rynek z tym jest w dobrym miejscu, ogólnie no to pryzmat 2 jest drogi. Jeżeli jest w złym miejscu, to pryzmat 2 jest tani. Jest niż rynkowy pryzmat 2 spada, jest wyż rynkowy pryzmat 2 leci. Z klaczem tak nie ma. No po prostu Glac działa w taki sposób Jest dużo pieniędzy na rynku I nie mylcie tego z jednym i tym samym Bo to są dwa zupełnie różne momenty Proszę tego nie mylić Że jest wyż rynkowy to znaczy, że jest dużo pieniędzy na rynku Trochę tak, ale trochę nie Jest w co inwestować I jak jest w co inwestować To wtedy mamy niż rynkowy I wtedy pryzma 2 jest tani Ale jeżeli jest w co inwestować A jest dużo pieniędzy na rynku to klacz jest drogi. Pamiętajcie, dzieci. Tak to jest właśnie. Klacz jest związany tylko i wyłącznie z podażą pieniędzy na rynku Steam. Kminicie. Proste. No. I tak się akurat składa, że. Clutch case. jest też skrzynią, na którą od, od, oddziaływują inne czynniki. Takie jak bardzo dobre rękawice, jakie w niej są. I są akurat w nich które są naprawdę bardzo, ale to bardzo drogimi rękawicami. Jest w niej troszeczkę, tak jakby, jakichś tam atrakcji, które mogą urozmaicić nieco otwieranie jej. Dlatego ludzie chcą ją otwierać właściwie, no bo to, to są to pieniądze, jak wiecie, ogólnie ludzie pieniądze chcą takie logiczne. Mm więc ludzie akurat tą skrzynię też dosyć sobie cenią, jeśli o to chodzi. Stąd jej najróżniejsze wahania związane z tym, że ludzie po prostu ją otwierają, czasami ją dropią, czasami jej nie dropią, czasami coś się dzieje, czasami nic się nie dzieje, jest to różnie rozwahane. I teraz przechodzimy do tego, że trzeba właściwie określić jakąś jej wartość. Ja wartość tej skrzyni określam na 80 groszy. Co to znaczy? Bo jak widzicie, jest tańsza. To znaczy, że w najbardziej stable momencie na całym rynku Steam. W takim momencie, że nic się nie może. Tak jakby mamy. Mamy pustkę na rynku Steam. Mamy po prostu taki moment, gdzie nie ma czynników hamujących i nie ma czynników zawyżających niektóre wartości, to no, moim zdaniem wtedy klacz kosztuje 80 groszy. Tak samo jak wtedy Pryzmat 2 kosztuje 18 groszy, tak samo jak wtedy. Nie wiem, co Bravo Case kosztuje 150 zł albo 180 zł, i inne tego typu rzeczy. Takie najbardziej stable momenty, jak na przykład Breakout kosztujący 9 zł wtedy i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że w takim momencie klacz kosztuje 80 groszy. Dlaczego teraz klacz nie kosztuje 80 groszy? I jaka jest szansa na to, że on poleci do 80 groszy? I czy my właściwie możemy w jakikolwiek sposób to wykorzystać, że taka jest jego wartość? Ogólnie ta wartość jest trochę z dupy i trochę nie. To trzeba powiedzieć sobie otwarcie, że ta wartość w pewnym sensie nie jest taka, że przyszedł Gaben i powiedział hokus pokus czary mary klacz kosztuje tyle co twój stary i browary jakie nagromadził i dobra które na ziemię sprowadził, nie no to tak nie jest nikt nie przyszedł, jak... tak nie powiedział to ja to powiedziałem więc mm, proszę się tym mało sugerować co najmniej aczkolwiek jest to poparte po prostu tym, że dookoła tej ceny jakby wyciągnąć średnią z cen jakie ta skrzynia osiągała to jest to właśnie tyle i jakby popatrzeć się na to w, w, że na stabilne momenty rynku Steam, ile ta skrzynia kosztowała, no to też jest właśnie tyle. Jeżeli popatrzymy sobie na ogólnie wykresy, gdzie był ten moment stabilny e, na rynku Steam? Dziadu mamy wrzesień, to może nie bardzo. Gdzie jest ten moment? Tutaj tylko 18 kosztowało. A no tak, no bo to były, to był, to były wakacje, gdzie było dosyć stabilnie. Ogólnie widzicie, że ta cena jest troszeczkę wyższa. Przy czym, a no to już wam to wytłumaczę. Tutaj mieliśmy pik. Tu był pik. Potężny on był w sumie, jak się na niego patrzyło e, wtedy. Naprawdę to było powalone, co się wtedy działo z tą skrzynią. I po tym piku, po, po spadku, kosztowała złotówkę. Co jest ciekawe, to to, że popikowe takie jakby ceny zawsze będą nieco wyższe niż te ustawione normalnie. To było To taki film był. Yy, jak co mówi yy, wyskok rewolweru Żar o rynku Steam? I to było tam pokazane, jak działa kształtowanie się ceny. I. Widzimy, że złotówka jest ceną, która wiodła Prem przez bardzo spory czas, w momencie, kiedy właśnie było po piku. To, co jest w tym najciekawsze, to to, że normalna cena, gdyby tego piku nie było, wynosiłaby około 80 groszy. I też, z tego co ja pamiętam, wtedy. Dosyć mocno ta skrzynia poleciała w górę. Jeżeli chodzi o te ceny, które są w tym przedziale, są to ceny, które są już dla nas nieaktualne, no, bo są przedawione, tak naprawdę. Więc na te ceny nie powinniśmy w ogóle zwracać uwagi. Następne ceny to są te z najwyższych pików i teraz możemy sobie określić jej e, w tym momencie taką wartość. Jest to od 42 groszy do 0,75. Jest, taki jest przedział e, tej skrzyni. To, co jest ciekawe, to to, że jeżeli. Valve. Valve teraz ma w sumie kilka opcji do działania, jakie mogą podjąć. Jedna jest taka, nie robimy nic do kwietnia. Powiedzmy, mamy najnormalniejszy okres na rynku Steam. Nic, jakieś naklejeczki, coś takiego, nic więcej. Powiedzmy, no i najlepsza możliwa opcja, oczywiście, dla nas, nie? że nic się nie będzie wydarzyło. Jeszcze lepiej jakby włożyć jakąś bombę w C.S. a naprawdę taką, że gdzieś tam by coś poddymili, ale nie do końca, żeby ludzie w to grali, żeby społeczność była, ale żebyśmy, żeby tutaj na rynku steam nie było, nie było szumu. To by było najlepsze, tak naprawdę. I to co jest dalej w tym wszystkim ciekawe, to to, że yy, zakładamy, powiedzmy załóżmy, to takie coś się wydarzy, nie? Klacz y, ogólnie z czasem najprawdopodobniej będzie rosło, i wtedy przy, takim, przy takiej możliwości, najprawdopodobniej w marcu potem, i tworzyć tu takie 50-50. W marcu, jeżeli tak by zadziałała ta skrzynia, zrobi się jedna z dwóch możliwości. Albo powtórzy się tendencja z poprzedniego roku, gdzie dokładnie taka sytuacja była i ta skrzynia była mega droga, albo wyrówna się do jej standardowej ceny 80-85 grosz. To jest są dwie możliwości. Inną możliwością jest jeszcze to, że ta skrzynia spadnie z ceny. Chociaż jest to raczej możliwość, której ja bym nie obstawiał, ze względu po prostu na to, że. No. Po jaką cholerę zaniżać cenę czegoś takiego, na co już był wcześniej popyt? I właściwie to może nie po jaką cholerę, bo to wiadomo, że ludzie chcą sobie sprzedać i pozarabiać, tylko nie ma tutaj za bardzo takiej przestrzeni do tego, żeby co, co dalej zrobić z pieniędzmi. Lepiej już jest trzymać w tym klaczu niż w czymkolwiek innym. No to, to są moje typy ogólnie. Jeśli chodzi o typy długoterminowe na tą skrzynię, to są następujące. Wchodzi następna skrzynia, klacz wypada. Klacz wypada, rośnie przez jeden dzień, potem spada. Spada do ceny około półtorej tego co urosło. I jeszcze jedna ciekawa rzecz. Zobaczcie sobie dzisiaj cenę Danger Zone. Jeżeli ktokolwiek twierdził, że Danger Zone utrzyma się na tendencji wzrostowej, to po prostu się nie znacie na rynku Steam. Nie wiecie jak on działa. Sam na, na swoim filmie powiedziałem, że będzie on kosztował 25 groszy. Tak się akurat składa, że jestem wróżbitą, no ciężkie do przewidzenia, no, no niesamowicie ciężkie do przewidzenia, żeby co do grosza to wyliczyć. Um, akurat, no nie trzeba być jakimś Nostradamusem, żeby policzyć sobie <laughs> procenty, ale nie, no dokładnie tak to wygląda, po prostu, że taka jest mechanika działania właściwie tych rzeczy. No i musimy się trochę z tym pogodzić, że niestety, ale oczywiste długoterminówki nigdy nie są oczywistymi długoterminówkami i działa to na zasadzie yy, chyba up and down albo push and down czy coś takiego. Dobrze, teraz jeszcze do Jak jest wniosek ogólnie z tego, co możemy sobie wywnioskować na no słomaślane na temat tej skrzyni? No ogólnie no to czy warto w nią dzisiaj inwestować? Jest to bym powiedział dosyć ciężki temat sam w sobie. Ponieważ dzisiaj to, to, to już 10 tysięcy razy mówiłem, ale nie wiadomo, w co właściwie inwestować. No Można, jest tam kilka tych, bym powiedział. Stopieńków, w które rzeczywiście można by było jakoś tam e, zwrócić oko, aczkolwiek nie ma takich konkretnych, dzięki którym można by było jakoś bardzo się wzbogacać. I wydaje mi się, że o ile klas jest jedną z ciekawszych opcji, tak jak niektórzy mówią, trzymanie ich do jakichś konkretnych wartości e, jest co najmniej ryzykowne. I gdybyśmy chcieli być w konkretnej wartości obeznani, w sensie. Zapewnieni, że jakaś skrzynia konkretna da radę osiągnąć jakiś konkretny pułap, to wybaczcie, ale wydaje mi się, że klacz nie jest odpowiednią skrzynią do tego typu akcji. Jeżeli chodzi o losowe przetrzymywanie skrzyni na wszelki wypadek, czyli to co ja robię. To też waham się nad tym, czy aby na pewno klacz jest najlepszym miejscem, które do tego służy. Już zaczynałem, już, ja już zaczynam bardzo mocno rozważać to, czy nie sprzedać tych klaczy, ponieważ pomimo jakichś wzrostów, które, które one zanotują, to też z drugiej strony są pewne, pewne ryzyko właściwie przetrzymywania tych klaczy. To co jest ciekawe, to to, że... Ja już nie mogę stracić na klaczach. No nie ma szans, żebym ja na nich stracił. Kupowałem je po 42 grosze. Co się musi stać, żeby one aż tak spadły? W tym okresie jeszcze do tego. Także no tak naprawdę, jeżeli chcecie kupować dzisiaj po 60 groszy, to macie duszę jaja dosyć, żeby to robić. Jeżeli kupiliście je wcześniej, to polecam zastanowić się nad tym, czy aby na pewno jest to Dobry, dobra inwestycja. W sensie trzeba by, na pewno, jest ona najbardziej rentowna ze wszystkich, jakie można podejmować, yy, i to jest już coś, co pozostawiam na waszej głowie. I ja osobiście sam mam te rozgminę, tak jakby ja sam nad tym się zastanawiam, bo jest to mega ciężkie pytanie i dzień w dzień jakoś nad tym myślę. I czekam na to, aż skądś przyjdzie do mnie odpowiedź. Na przykład z wykresu, który nagle powie, ty, bo klacz już nic nie kosztuje, coś takiego. Jeżeli chcecie o jakiejś konkretnej skrzynce, następny taki odcinek, da dajcie znać. Myślę, że Fracture Case będzie odpowiednim kandydatem do zrobienia następnego odcinka. No i co? To by było na tyle. Trzymajcie się. Snośnego dnia.